W życiu człowiek musi podejmować wiele decyzji. Szczególnie dany moment, który się przeżywa, niesie ze sobą szczególne decyzje. I oczywiście, jak się jest małym przedszkolakiem i trzeba podjąć decyzję, którą zabawką się pobawię, to może być duży problem dla przedszkolaka. Po tym, jak się idzie dalej do szkoły, to przychodzą kolejne trudne wybory, które stoją przed człowiekiem. No i tak dalej. Wybór studiów i tak dalej. Praca. W każdym z tych wyborów od początku człowiek potrzebował wsparcia do tego, żeby ten wybór był właściwy. No, jesteśmy w kościele w momencie, kiedy Dominik i Zuzanna chcą zawrzeć związek małżeński. To jest jeden z tych wyborów życiowych. Z tych dużych, z tych największych, z tych najważniejszych. To są wybory, kiedy po nich konsekwencje znosi się całe życie. Dobrze, że się ze mną zgadzacie. I wybór drugiej osoby nie następuje w przedszkolu, chociaż są tutaj między nami tacy, którzy gdzieś się już w piaskownicy mogli spotkać. Wybór następuje w momencie, kiedy człowiek jest do tego gotowy. Wybór następuje w momencie, kiedy człowiek wie, że tego chce. W Kościele tak ładnie mówimy, używamy takiego słowa powołanie. Zuzanna i Dominik, waszym powołaniem, które odkryliście w którymś momencie, jest małżeństwo, ale wy dla siebie szczególnie odnaleźliście się po to, byście sobie wzajemnie pomagali w byciu razem przez wieki. Czyli tu na ziemi macie tak sobie pomagać, by to życie tak dobrze przeżyć, żeby ono się nie skończyło w którymś momencie, tylko żebyście byli na wieki razem. I obok siebie w niebie, ufając, że z nami wszystkim. Moi drodzy, żeby to życie się dobrze układało, żeby to grało, potrzeba jest wielu elementów. Do was, informatyków, mogę powiedzieć, to musi być kompatybilne. Czyli musi to współgrać. Dialog między wami, dialog z waszym otoczeniem, dialog z Panem Bogiem, który niejako spaja to wszystko. Współpraca. Współpraca. W teologii takie mądre słowo czy wyrażenie jest współpraca z łaską. Bo my wszystko mamy po to, żeby to życie dobrze wykorzystać. Odnaleźliście się razem, żeby w tym waszym, w tym momencie dwuosobowym zespole, daj Bóg, większym za jakiś czas, tak współpracować, żeby być przekaźnikiem i świadkiem dobra. Bo tego świat dzisiaj bardzo potrzebuje. Tego wy sami bardzo potrzebujecie. Żeby być w pełni człowiekiem. I ten sakrament ma w tym wam pomóc. To was ma rozwinąć, tą współpracę z łaską umożliwić, tą kompatybilność w taki sposób usprawnić, żeby te update'y były nieograniczone. Nie, że się jeden system skończył i trzeba następny wgrać. Nie ma takiej opcji. Sakrament to jest taki 24/7 helpdesk, który po prostu jest bezustanny z wami. Mało tego,
Pod tym helpdeskiem mówią w każdym języku. W języku Zuzanny i w języku Dominika. I sakrament też jest ten taki niesamowity, bo wy sobie go sami udzielacie. Mówiliśmy o tym w czasie przygotowania i pamiętam wasz wyraz twarzy. Jak tak rozmawialiśmy i było tak miło, radośnie, to wtedy spoważnieliście. Fajne to było. Bo to znaczy, że czujecie powagę tego momentu. Że to jest coś więcej. To jest nie do ogarnięcia. Jak to jest, że Pan Bóg nam daje takie skarby w nasze ręce. W te nasze ułomne ręce. Ale mówi, daję wam, bo ja wam ufam. Bo ja was kocham. I jak wy macie jakąś gdzieś tam trudność, czy z ufaniem, czy z kochaniem, czy z czymkolwiek innym, to przychodźcie do mnie. Bo ja wam chcę w tym pomóc. Na waszej drodze życia i w tych wszystkich kontaktach i relacjach, które pojawią się po drodze. Mało tego. Przez chrzest jesteśmy podobni do Pana Boga. Przez chrzest uczestniczymy w Jego życiu. I teraz zaczynacie nową drogę jako nowy organizm. Jak Pan Bóg stworzył świat, tak wy w tym podobieństwie do Pana Boga tworzycie nowy świat. Tworzycie wasz nowy świat. Będziecie jednym organizmem, chociaż różnorodnym, na szczęście. I w tym tworzeniu nadajecie kształt rzeczywistości. Bardzo wiele elementów z waszego życia, w waszym życiu będzie zależało od waszych decyzji. I jaki kierunek temu waszemu życiu nadacie. Zachęcam bardzo mocno, żebyście się też w trakcie różnych sytuacji, i tych łatwych, i tych niełatwych, wsłuchiwali w głos Pana Boga. Bo On będzie wam różne rzeczy komunikował. Tam, gdzie będzie pokój serca, tam bardziej będzie On chciał wam coś powiedzieć. Jak będzie coś was niepokoiło, to może jest tam pewien element, którym Pan Bóg chce pokazać, że to nie tędy droga. To takie skarby nam Pan Bóg zostawia. Moi drodzy, popatrzcie wstecz, Zuza i Dominik. Na wasze życie to, co było. Popatrzcie na wydarzenia. Nie ma czasu, żeby mówić o wszystkim. Nawet nie ma czasu, żeby konkretne przykłady podawać. Ale pomyślcie o jakimś jednym wydarzeniu z przeszłości, tej dalszej, tej bliższej. Pomyślcie o ludziach, którzy wam towarzyszyli w tym życiu aż do tego momentu tu. Część z nich jest tutaj. Nie wszyscy, z różnych racji. Te momenty, te osoby was ukształtowały. Dzięki tym wydarzeniom i dzięki tym osobom jesteście, jacy jesteście. Fajni. I teraz patrząc w przód, łączycie te wasze dwa światy. W pewnym momencie się one zeszły i to jest wasze bogactwo. Ale to jest też zaproszenie do tego wszystkiego, co dostaliście, żeby to dawać innym. Nie tylko waszym dzieciom, które się, mamy nadzieję, pojawią w którymś momencie, ale też tym ludziom, których ciągle macie obok siebie. Wykorzystajcie to, co macie, bo to wam będzie przynosiło radość i spełnienie was jako małżonków, jako ludzi. Chcecie tą waszą wspólną drogę nie zacząć w urzędzie stanu cywilnego, tylko przed Panem Bogiem. Bo jest On dla was ważny. Chcecie budować na Jego fundamencie, co jest piękne.
jako drogowskazy do tych filarów wybraliście konkretne słowa, czytania, które wam były bliskie, które wam są bliskie. I te czytania nie są dlatego, że one z przeszłości wam coś przypominają, tylko że są na ten moment dla was ważne. I kończąc tą moją homilię, na bazie tych trzech czytań, które wybraliście, chcę wam złożyć życzenie. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy ze Starego Testamentu, z Księgi Pieśni nad Pieśniami, pewien tekst, który jak go czytam, zawsze mi się wydaje taki lekki. Bo ten jeleń, bo ta gazela skaczące po tych polach, po tych pagórkach. Zuza powiedziała, no takie piękne. Ma w sobie ten tekst taką świeżość. Wszystkie trzy teksty mówią o miłości zdolnej stawić czoła też w momentach, kiedy będzie trudno. Ten pierwszy jest taki lekki, taki świeży, głęboki. Moje życzenie dla was, abyście pomimo upływu lat, miesięcy, tygodni, dni, tygodni, miesięcy, lat, taką świeżość i lekkość zachowali w waszej miłości. Abyście byli tacy skoczni i tacy gotowi do służenia sobie bez względu na to, co się będzie działo. Pierwsze życzenie. Święty Paweł, drugie czytanie, które wybraliście, na moje pytanie dlaczego, Dominik, powiedziałeś, bo jest tam tak napisane, jak to ma wyglądać w życiu, taka nauka, a nie jest tak, jak się czasem w życiu po prostu napotyka. Bardzo fajne, głębokie spojrzenie na ten tekst. Rzeczywiście święty Paweł, pisząc do Rzymian, napomina ich. Mówi, nie tak, jak jest, ma być, tylko macie żyć jak chrześcijanie. To nie jest filozofia. To jest odpowiedź w trudnych i w dobrych warunkach Pana Boga na zastaną sytuację. Bo jak chcemy dobrze żyć, to musimy się opierać na Panu Bogu i w Niego się wsłuchiwać. Różne dzisiaj rzeczy słyszymy, różne rzeczy do nas docierają i ciągle musimy się uczyć, ciągle musimy podejmować te decyzje, czego słuchać, czego nie słuchać. Ten tekst z listu do Rzymian pokazuje, jak patrzeć głębiej i jak patrzeć dalej. To jest takie nasze jezuickie słowo magis, żeby się nie zatrzymywać na tym, co już mamy. Nie? Czyli nieustannie się rozwijać w dialogu, w zasłuchaniu, w szukaniu. Dzisiaj w pracy tak jest. Trzeba być nieustannie na bieżąco, żeby nie wypaść z ubiegu. Ale o ile ważniejsze jest nasze życie niż praca i w nim też musimy być na bieżąco, żeby nie wypaść z ubiegu, żeby tej miłości nie zgubić. Więc moje życzenie będzie za słowami świętego Pawła. Bądźcie płomiennego ducha. Bądźcie radośni. Bądźcie po prostu w pełni sobą. Nikt nie każe wam być sztucznymi. A jeżeli wam ktoś tak każe, to go nie słuchajcie. To, co macie, to macie wszystko, co wam potrzeba od Pana Boga do tego, żeby być w pełni szczęśliwymi małżonkami. Dalej święty Paweł mówi, weselcie się nadzieją. Zuza często powtarza, mam nadzieję. Super. To jest ważne, żeby tego nie stracić, bo jak gdzieś coś nie gra,
to jak się ma nadzieję, to się dojdzie do tego momentu, kiedy coś zagra. Dalej święty Paweł mówi, bądźcie cierpliwi, gdy będą trudności. Gdy coś nie będzie działało tak, jak chcecie. Nie poddawajcie się i przychodźcie do Pana Boga wytrwale. Bez względu na to, co się będzie działo. Pamiętajcie, helpdesk 7:24-7. On jest fundamentem. On jest przyjacielem. On was wybrał. Święty Jan Ewangelista. Przechodzę do ostatniego życzenia. Wybrał was po to, byście szli, czyli nie, żebyście cieszyli się z tego, co macie. No dobra, już mam żonę, już mam męża, mam pracę, prawie studia skończone, jest dobrze. No, Pan Jezus mówi, żebyście szli. Wtedy będziecie owoc przynosili. Do przodu, szukając znowu dobra i Pana Boga w świecie. Gdziekolwiek będziecie, czy to będzie w Polsce, czy to będzie na wyspach, czy to będzie w Singapurze. Albo może jeszcze dożyjecie momentu, kiedy na Księżycu też będzie można działać. Nieważne. Pamiętajcie, że Pan Bóg was wybrał, bo was kocha, bo chce was uczyć, jak wy macie siebie kochać i chce was kształtować, bo wasze życie jest niepowtarzalne. Tak jak chcieliście, żeby ta liturgia była niepowtarzalna, tak kształtujcie wasze życie z Panem Bogiem, bo On chce wam pomóc, żeby ono było niepowtarzalne. Bądźcie więc w dialogu, wytrwali między sobą, z Nim i z ludźmi, których postawi wam na drodze. Amen.